widzom i poddajemy tutaj scenę naszemu prelegentowi. Witam wszystkich. Zobaczcie, to jest ostatnia sesja. Dziękuję wszystkim za przybycie i za zostanie. Tytuł dość oczywisty. Zaopiekuj się moimi logami w kontekście access logów, czyli z logów z serwerów www. Moje nazwisko Witold Durany. Zanim przejdę do mojej sprawy, kilka słów o sobie. Kim jestem? Administratorem, który można moje stanowisko opisać za pomocą takiego prostego regexpa. Zawsze się trafiało, że jest administrator, a co później to już wedle uznania. Czyli administracja w wielu różnych przypadkach, ale na ogół koncentrująca się wokół systemów open source. Chociaż narażę się pewnie niektórym. Także open source, jak najbardziej, jeżeli chodzi o administrację, na desktopie z takich, a nie innych powodów, taki, a nie inny system. Administracja głównie skoncentrowana na serwery i platformy webowe. Od w zasadzie dwie moje poprzednie prace i aktualna też się koncentrują na tej platformie, także stąd też access logi, stąd ich obsługa. Więcej o mnie, w jaki sposób się skontaktować, co robię, czym się zajmuję na blogu. Mniej lub bardziej jest to aktualne, staram się to uzupełniać. Dobrze, ale przechodząc do meritum i o czym będzie. Będzie o tym, co pośrednie będzie, czyli w jaki sposób, mając system komputerowy, jakieś logi, a te logi musimy trzymać, chociażby ze względów formalnych, chociażby ze względów tego, że ktoś do nich będzie sięgał, ktoś będzie wyciągał jakieś informacje, chcemy je w jakiś sposób przetworzyć, tak żeby dostawać jakąś odpowiedź i ta odpowiedź będzie ładniejsza niż to, co jest po lewej stronie. Czyli jak na tym razie będzie in real time i będzie dawała nam odpowiedź na temat naszego działającego systemu. A w jaki sposób robimy to teraz? Tak trochę karykaturalnie przedstawione. Ale wygląda to na ogół w ten sposób. Jeżeli mamy takie administracyjne i typowe podejście, to przeglądamy sobie te logi. Tam stosujemy jakąś magię. No jeżeli to są logi, to pliki tekstowe, to może tela, bo dobrze obsługuje te gesty. Później grepa, sorta, etc. Wice minus L, 10, bach. No i co dostajemy? Dostajemy jakąś odpowiedź 10, ale de facto nie wiemy, jak ona się zachowuje na przestrzeni czasu, co de facto może nam mówić coś, ale 10, ale niekoniecznie to mówi innym osobom, które załóżmy mają za zadanie obsługiwać dany sprzęt, dany software, który im powierzyliśmy. Co więcej, no, puszczając time'a, no, otrzymamy jakieś wartości, w zależności od tego, ile tych logów mamy, ale z reguły to trwa dość długo, a nie daj Boże tej magii, której tam wprowadziliśmy, pomylimy się po prostu i musimy też raz puścić. Czyli generalnie konsumuje nam to bardzo dużo zasobów, sporo czasu. Jest to fajne w momencie, kiedy mamy jeden serwer, tych logów nie mamy dużo, po prostu no, nie musimy się rzucać na nie wiadomo co. Można stosować coś takiego, jak najbardziej nam to pozwala. Gorzej z tym, żeby to było in real time. Można się postarać, ale pytanie po co, można inaczej. A właśnie, co jeszcze, gdy mamy więcej niż jeden serwer? No w porządku. Takie coś, jak zaprezentowałem wcześniej, świetnie się nadaje w momencie, kiedy mamy mało tych logów, mamy tylko jeden serwer. Ale co, jeżeli tych serwerów jest troszeczkę więcej? Te logi musimy w jakiś sposób zbierać. Pół biedy, jeżeli to jest na jakimś serwerze typu Load Balancer i tam mamy dostęp do wszystkich logów. Ale jeżeli nie mamy takiego komfortu, wówczas te logi musimy w jakiś sposób zbierać i no, tą całą magię stosować do tych wszystkich serwerów, a na sam koniec wszystko to zmerżować i liczyć na to, że się uda za pierwszym razem, jak nie, to kolejny raz, kolejny akt do skutku. Można inaczej. A jak inaczej? Można zapytać o to Google'a. Chciałem, żeby to, co jest na samym końcu, było na samym początku, ale goście od Splunka, bo akurat chodzi o Splunka, nie za bardzo się postarali i tak to spozycjonowali, że jest na drugim miejscu, zamiast na pierwszym. A dlaczego o Splunka i dlaczego chciałem, żeby to było na pierwszym miejscu? Generalnie jest to, jeżeli chodzi o Splunk i obsługę logów i w zasadzie cały ten temat z tym związany, są to pionierzy w tym temacie. Mają największe doświadczenie i oferują nam naprawdę kompleksowe rozwiązanie, taki kombajn do logów. Znaczy, generalnie jaka jest idea tego? Zbieramy logi, gdzie je indeksujemy, korelujemy zależności pomiędzy danymi zdarzeniami, dajemy sobie jakieś dane statystyczne, rysujemy wykresy, generujemy raporty, generujemy alerty, mamy jakąś wersję mobilną, generujemy jakieś sztuczne współczynniki, które decydują o tym, czy nasz system jest wydajny, wydolny, tak, że po prostu biznes jest w stanie stwierdzić, że wszystko jest okej z tym systemem. Mamy jeden wskaźnik. Możemy w ten sposób doprowadzić naszą infrastrukturę. Ale nie będzie o Splunku z kilku powodów.
przede wszystkim kosztują trochę. No, płacimy za indeksowane dane. Co prawda możemy się pokusić i wybrać wersję bezpłatną. Ona tam indeksuje bodajże do 500 MB. Jeżeli przekroczymy, to się na nas obrazi na kilka dni i znowu trzeba poczekać, po jakimś czasie znowu będzie indeksował. Także jest dość chimeryczny, a nie oferuje też wszystkiego. Jeżeli mamy dużo pieniędzy, możemy te pieniądze wyłożyć na stół i generalnie mamy gotowe rozwiązanie, ale możemy też pojechać inną drogą. Ta inna droga, gdzie prowadziłem przez kilka technologii. Te technologie w jakiś sposób się zazębiają. Kiedyś o sobie nie wiedziały, teraz o sobie coraz więcej się dowiadują, występują pod jednym szyldem. Jak one się nazywają? Logscale, Elasticsearch i Kibana. Generalnie takim pierwszym krokiem, jaki na technologię, jaką się spotkamy, jeżeli chodzi o obsługę tych logów, jest to Logstash. Co on mówi o sobie? No bomba. Chodzi nam o właśnie coś takiego, co on nam prezentuje, czyli mamy zarządzać logami i jakimiś eventami. No ale to i tak niewiele nam mówi. Kolejne hasło, które spotykamy na stronie twórcy, Unix Python. No, to jest coś takiego, co by było wcześniej, tylko że jeszcze na sterydach. No dobra, może coś innego jeszcze. Router do logów, to jest już takie bardziej dla mnie przynajmniej przemawiające, myślę, takie bardziej obrazujące, czym jest Logstash. Czyli mamy router do logów, to możemy to, powiedzmy, przywrócić do routera sieciowego, gdzie powiedzmy po stronie LAN mamy, załóżmy, interfejs internetowy, po stronie świata, załóżmy, seriala. Coś wchodzi nam, coś nam wychodzi, dodaje nam, załóżmy, dla określonych adresów, nie wiem, po polu TCP, type of service, jakąś wartość. Tak samo jest w przypadku Logstasha. Ale zanim coś więcej o Logstashu, to może coś na temat twórcy samego Logstasha, Jordan Cecil. Spotkałem się pierwsze z takim narzędziem, zanim poznałem Logstasha, FPM. Czyli ktoś zarządza pakietami w systemach takich trochę bardziej heterogenicznych, czyli heterogenicznych, nieheterogenicznych, to Linux i to Linux. Ale na przykład w jednym mamy RPM, a w drugim mamy Debian. Tworzenie tych pakietów dla różnych platform no, nastręcza dużo problemów. Jeżeli ktoś tworzył NPM, to musi napisać speckę. Pisanie tego nie jest zbyt przyjemne, a generalnie rozbija się o to, żeby stworzyć pakiet z rozależnościami. No i taki sobie cel postawił Jordan Cecil. Stwórzmy pakiet z jakiegoś katalogu, napiszmy, kto go stworzył, na jakiej maszynie, jakie ma mieć zależności, spakujmy go i stwórzmy go. Możemy to samo zrobić dla NPM-a, dla DEBA, dla tworzyć geny, etc., etc. Podobna idea, jaka przyświeca Logstashowi, czyli mamy coś na wejściu i chcemy, żeby to coś było przetransponowane na coś innego. Niekoniecznie chcemy się przy tym dużo napracować. Jeszcze z tym nazwiskiem spotkałem się z czymś takim jak Sysadmin Blog. Jest to blog, który wydawany jest tylko przez 4 tygodnie w roku, czyli w czasie trwania adwentu i nie tyczy się akurat tych spraw, a tyczy się administracji. Są to blog, jest to zestaw wpisów naprawdę dobrej jakości, oferujące naprawdę ciekawe informacje, jeżeli ktoś jest zainteresowany, są właśnie historyczne. On jest twórcą i pomysłodawcą tego. A w jaki sposób to wszystko przebiega w Logstashu? Ano, na wejściu mamy coś. Filtrujemy to coś, na wejściu mamy, czyli taki wspomniany router. Najprostsze wydanie na wejściu mamy plik, filtrujemy go, czyli grabujemy, na wejściu mamy na standardowo. No, żadna filozofia, nie potrzebujemy do tego Logstasha, który jest jeszcze napisany w Java i trochę zasobów na drzewa. I musimy się go nauczyć. Chociaż nauka nie nastręcza dużych problemów. Ale co gdybyśmy chcieli na przykład zamiast inputa czytać po IMAP-ie naszą skrzynkę pocztową, filtrować ją i na wyjściu wrzucać ją do Amazonowego S3. No, linii poleceń można się pokusić, ale nie wiem jak długa byłaby ta linia poleceń, żeby takie coś można było zrobić. W Logstashu takie coś można zrobić. Tych pluginów, na każdym poziomie mamy jakiś plugin. Na każdym przypadku inputa mamy około 40. Filter jest troszeczkę mniejszy, natomiast output jest jeszcze trochę dłuższy niż input. Także no, możliwości tego, w jaki sposób wpływamy na dane, które pobieramy ze źródła i chcemy wyprowadzić, jest bardzo, bardzo duże. W jaki sposób wygląda plik konfiguracyjny? Jest to mniej ciekawa część, ale obrazująca tego, w jaki sposób działa i pokazująca, że ta ścieżka input, filter, output jest odwzorowana w konfiguracji. I tak, na wejściu mamy jakiś plik. Filtrujemy go i filtrujemy go takim mechanizmem, który nazywa się GRO. Generalnie to żadna filozofia.
Natomiast pisać regexpy i grepować po tych regexpach, czy wyciągać przy pomocy tych regexpów, ktoś wpadł na pomysł, że może te regexpy zbierzemy w jedną całość i powiemy, że jeżeli szukasz adresu IP, to wybierz w regex taki i taki IP adres. Nie musimy po prostu łowić się i szukać jakiegoś regexpa i testować go, etc. Mamy już gotowy zestaw takich regexpów. Takim najnaczelnym przykładem tego jest takie rozwiązanie, które HAProxy. Jest to router warstwy 7, jeżeli chodzi o www na przykład. I jeżeli włączamy tam opcję logowania, to ten log dostarcza nam naprawdę wielu istotnych, cennych informacji. Między innymi, jeżeli request trafia do tego HAProxy, to ile czasu na to już spędzi w kolejce, ile czasu poświęci na oczekiwanie od backendu na odpowiedź. Jest to gigantyczne. Przy pomocy Groka możemy przy pomocy jednego polecenia, w zasadzie takiego patternu dla HAProxy, podzielić tą informację i pogrupować. Bo cała idea tutaj polega na tym, że z danych nieustrukturyzowanych, czyli na przykład wiadomości z sysloga typu timestamp, mail, host, message, chcemy po prostu wyciągnąć jakieś cenne informacje. Bo szukanie później po jakimś słowie kluczowym jest średnio ciekawe w momencie, kiedy już mamy z góry usystematyzowany ten wpis w access logu. Na przykład mamy pole duration na czwartej kolumnie i chcemy sprawdzić wszystkie requesty, które trwają więcej niż 10 sekund. Żeby bez sensu było układać jakiegoś regexpa, który by wyciągnął nam wszystko, co jest większe od 10 na pół czwarty. Dlatego tutaj musimy przy pomocy tego Groka wyciągnąć nam poszczególne kolumny, które będą stanowiły dla nas jakąś wartość. Musimy później je wyrzucić na wyjście. Tu akurat w najprostszym wypadku jest to wrzucenie tego na standard output, ale w formacie JSON-a. Tak, żeby po prostu już zobaczyć, że te dane są już faktycznie jakoś tam pogrupowane i mamy większą swobodę w zarządzaniu tymi danymi. Teraz ten naczelny system, jeżeli chodzi o ten sposób zarządzania, obsługi logów. Czym on w ogóle jest? Jest to aplikacja znowu napisana w Javie. Oparta o silnik wyszukiwania Lucy. Tego samego silnika korzysta też popularny projekt Solar. Znany bardzo z wszelkiej maści tak zwanych podpowiadaczy. Wchodzimy sobie na stronę, wpisujemy kilka pierwszych liter, ona podpowiada. Na ogół za tym stoi albo Elasticsearch, albo Solar, jeżeli patrząc pod kątem rozwiązania open source. No, jeżeli mamy tego starta, to pierwszą rzeczą, jaka może się pojawić, to no skoro mamy te dane ustrukturyzowane, no to może je wrzucimy do MySQL-a. No, nie do końca jest to tym dobrze trafiony pomysł, gdyż te logi, po pierwsze jest bardzo dużo. Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, to po prostu ten wolumen ruchu mamy na tyle duży, że no już nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z takimi tradycyjnymi metodami. Czyli byśmy skorzystali ze SQL-a, to trafimy na pewne ograniczenia. Przede wszystkim no, SQL się skaluje, a chcemy rozwiązanie, które będzie się dobrze skalowało. Ma z góry ustalony schemat danych, czyli danych nie musi trafić takie i takie pole. A co będzie, gdy po prostu rozszerzymy dany schemat? No, robienie altera na tabeli, która zawiera kilkadziesiąt milionów rekordów, nie jest zbyt udanym pomysłem. Dlatego może skorzystajmy z koncepcji NoSQL, która jest modna ostatnimi czasy. Pierwszy taki element składowy to jest szablon. Generalnie wszystkie dane, które trafiają do Elasticsearcha, trafiają do tak zwanego indeksu, czyli to jest tak jakby nazwa bazy danych. Ten indeks możemy sobie podzielić. Dzielimy go na tak zwane części. Tą część to jest szablon. Z góry ustalamy sobie, na ile części go możemy podzielić. Jeżeli go podzieliliśmy, możemy go rozrzucić na poszczególne maszyny. Także cała odpowiedź będzie składana z tych części tego indeksu, ale do tego nie mamy żadnego jeszcze schematu, czyli mamy takie typowe podejście na SQL. Nasz schemat jest dynamiczny, nie mamy lokowania. To jest, co jest bolączką SQL-a i całego ACID-a, że mamy jakąś spójność tych danych, no nam akurat bardzo na tym nie zależy. Mamy mieć coś, co działa szybko, coś, co nie ma loków, coś, co łatwo idzie rozszerzyć i przede wszystkim nie scale up, tylko scale out. I mamy to rozproszone, o czym mówiłem. Jeżeli mamy to rozproszone, to musimy też uważać na to, żeby to było też wysoko dostępne. Co z tego, że będziemy mieli rozproszone w momencie, kiedy jeden z tych nodów nas wpadnie i część po prostu naszych zalogowanych informacji no, po prostu odejdzie do krainy wiecznych logów.
Tutaj w przypadku KA możemy to w łatwy sposób rozwiązać. Jeżeli mamy ten indeks, który jest podzielony na części, tak zwany sharding, możemy wprowadzić repliki do tego shardingu. Możemy wprowadzić dowolną liczbę tych replik i je w jakiś sposób rozrzucić pomiędzy te nody w góry ustalony sposób. Czyli jeżeli jeden z nodów padnie, automatycznie niezauważalne dla klienta, że jeżeli by to administrator zauważył, że te dane są dalej dostępne, dalej możemy je wyciągać, dalej nam służą. No i wszystkie mamy jeszcze łatwe API restowe, czyli nie musimy się bawić w SQL, po prostu najpopularniejszym curlem możemy sobie wysłać zapytanie i dostaniemy odpowiedź. Odpowiedź oczywiście w JSON-ie serializowane. Żeby zobrazować znowu, w jaki sposób wygląda i działa Elasticsearch, najprościej to przedstawić za pomocą pliku konfiguracyjnego, który jest w nomenklaturze YAML-a. Czyli tak jak wspomniałem, no, nie kończymy na jednym nodzie, czy mamy kilka nodów. Jeżeli mamy kilka nodów, to musimy je w jakiś sposób pogrupować. No, grupujemy je określając nazwę klastra. To jest taki punkt, taki wyznacznik tego, co mamy i w jaki sposób dołączać kolejne nody. Te kolejne nody możemy dołączać w sposób autodiscovery, czyli wysyłamy multicasta, YAML, który akurat uruchomiliśmy, znaczy Elasticsearch, który uruchomiliśmy, nagle się zorientuje, że ma kolejnego noda, on go po prostu dołączy, bo klaster na nim się zgadza. Te nody sobie jakoś nazywamy, no po prostu, żeby mieć łatwo rozróżnić, w tym przypadku systemów monitorujących, no dobrze by było wiedzieć, żeby one po prostu jednoznacznie odzwierciedlały to, co mamy. I teraz decydujemy się, co dany node będzie robił u nas. W tym wypadku musimy mieć jednego mastera, żeby ten master mógł w jakiś sposób dysponować tymi danymi. Ale dodając kolejne nody, nie musimy dodawać w polu node master wartości 1, tylko dajemy wartość 0. Ten node tylko będzie gromadził dane, czyli node data będzie miał wartość 1. Możemy wprowadzać kolejne. Tutaj akurat rank to jest słowo, które może być zastąpione jakimkolwiek innym słowem, ale dla zobrazowania. W przypadku wykupywania na przykład usługi w Amazonie wykupujemy tak zwane strefy dostępności. Ta strefa dostępności to jest osobne zasilanie. No, dobrze by było, gdybyśmy te repliki rozlokowali w dość mądry sposób, tak żeby po prostu były w tych różnych strefach dostępności. W razie padu, żeby no, cały nasz indeks no, nie stracił swojej ważności i nie stracił całego bagażu tych logów, które gromadzimy od jakiegoś czasu, dlatego w jakiś mądry sposób musimy je rozlokować. Taki mądry sposób to jest po prostu skorzystanie z takiego mechanizmu, który sprawi, że dana replika trafi na dany, a w tym przypadku rak. Kolejne to jest myślę łatwo definiowalne, czyli gdzie będziemy składować swoje dane, gdzie będziemy składować swoje logi. Tak jak wcześniej wspominałem, w tym wypadku będziemy musieli zdecydować też na ile części będziemy dzielić nasz indeks. I ile replik będziemy wprowadzać do tego indeksu. Z racji, że to jest w Javie napisane, dobrze by było, żeby ta pamięć, którą przyznamy, żeby ona nie była zeswapowana, jeżeli działają jakieś inne procesy, żeby nam nie zeswapowały tej pamięci, bo cała wydajność Elasticsearcha mocno na tym ucierpi, bo decydujemy się na takie rozwiązanie, bo ono jest wysoko wydajne. Jeżeli będzie swapować, te dane będą zeswapowane, no wydajność na tym mocno ucierpi. I mamy dwa porty. Standardowo poczta HTTP 9200, gdzie łączymy się klientem i transport, gdzie nody między sobą wymieniają informacje, czyli port standardowo bodajże 9300. I w jaki sposób załatwiamy ten temat tego Elasticsearcha, korzystając ze zwykłego curla. Mamy, jak to wreszcie, mamy kilka poleceń. Put, czyli tworzymy, łączymy się akurat z localhostem, czyli na porcie klienckim. Tworzymy sobie indeks w zasadzie, no pierwsze dodanie to już jest stworzenie indeksu. Example HTTP. To jest indeks, to jest coś w rodzaju takiej tabeli, czyli patrząc na nomenklaturę SQL. No i ID tego, co chcemy tam umieścić. No i to cały ten payload, który tam wrzucamy do tego. To już jest dana ustrukturyzowana, czyli wrzucamy tam klienta, jaki adres IP, duration. W tym wypadku też warto wspomnieć o jednej rzeczy, że tak jak w przypadku SQL też mamy różne wartości tych pól, tak samo też w Elasticsearchu decydujemy się, co dane pole, co dane kolumna, można tak stosować taką nomenklaturę, będzie przełowywać.
Jeżeli to będzie przełamywać wartości typu integer, to będziemy mogli je porównywać. Mniejsze, większe, to będzie dla nas korzystne. Jeżeli pozostałe, to wszystko będziemy trzymać jako string. Co więcej, Elasticsearch wspiera full-text search, czyli możemy ten dłuższy ciąg znaków, on zostanie podzielony, będziemy korzystać z technologii full-text search w łatwy sposób i szybki wyszukiwać tych danych, ale w przypadku tych logów no, nie sądzę, żeby to było potrzebne full-text search, także te pola wszystkie są oznaczone tu domyślnie jako not analyzed, czyli nie analizuję pod kątem full-text search. Te pole będzie typu string, one wcześniej oczywiście mapujemy sobie te wartości, to akurat przez wcześniej wykonane to mapowanie. I ta wartość duration to będzie wartość integer albo float, albo tuple, stosując tą nomenklaturę w zależności od przeznaczenia. No i wyciągamy te dane. Te dane w równie łatwy sposób wyciągamy. Czyli łączymy się z localhostem, wybieramy sobie indeks, wybieramy sobie typ, wybieramy sobie ID i pretty, to tyle, że po prostu na ładnie to wypiszę na konsoli, nie będzie to wspite w jedną linijkę. Jeżeli chcemy coś wyszukać, to równie łatwo podajemy tylko search, że chcemy mieć dane ładnie wylistowane. Wybieramy tylko, że szukamy wszystkich client IP z takim adresem IP, ale tylko szukamy dwóch takich wpisów. Nie chcemy całej listy, bo wyrzucimy całą listę w tym układzie. A jak to wygląda, to w ten sposób zwizualizowane. Na razie tylko sam tekst, pliki konfiguracyjne. Jest kilka pluginów dla searcha, między innymi plugin, który się nazywa podkreślenie plugin head. Tu akurat to jest przykład ściągnięty z grafika Google, bo jest czegoś dużo i łatwo to opisać, w jaki sposób to wygląda. No, tu mamy stworzone trzy indeksy, kilka nodów. Tutaj mamy tylko indeks podzielony na dwa szardy, 0 i 1 i mamy kilka replik. Tutaj mamy tylko dwa szardy, ale te repliki tutaj akurat przypisaliśmy troszeczkę więcej replik niż mamy nodów. Wówczas te repliki nie są przypisane i automatycznie na state naszego klastra zmienia się z zielonego na pomarańczowy, na żółty. Jeszcze jest czerwony, ale to lepiej, żeby jak najmniej go było. Kolejny indeks. Idea jest taka, żeby po prostu te dane jak najlepiej rozbijać na indeksy, czyli nie tworzymy zbyt dużych indeksów, bo wyszukiwanie po tych indeksach jest trochę bardziej utrudnione niż tworzenie małych indeksów, żeby przejść od słów do czynów. Jeżeli mamy te zrzeczone access logi, rozbijemy na przykład per day albo per tydzień, w zależności od tego, jaki błąd mamy ruchu. Pożarniej sięgamy do logów, to jest sprzed tygodnia, a częściej będziemy sięgali do tych logów, które mamy na chwilę obecną. Do analizy po prostu in real time. Częściej do nich sięgamy. Chcemy, żeby te odpowiedzi były jak najszybsze, a dane historyczne mogą chwilę poczekać. Kibana. No jak już mamy te dane i wizualizujemy sobie już pewne rzeczy, to zróbmy to in Elasticsearch way, można powiedzieć, bo wszystko jest teraz raczej pod szyldem Elasticsearch. Jeżeli wejdziemy na stronę Elasticsearcha, bo Kibana wszystko nas kieruje na Elasticsearcha. Jest to po prostu web interface dla naszych danych. Jest on zrobiony według tej metodologii, czyli zamiast pisania tego w PHP lub Ruby, napiszmy to w HTML lub Jance. Nie trzeba po prostu pod spodem mieć żadnego silnika. Konfiguracja jest trywialna. W zasadzie podajemy informację, w jaki sposób podłączyć naszego klastra Elasticsearch i jaki indeks mamy. Na tym się kończy konfiguracja. A co uzyskujemy? Takie dashboardy, które były na bodajże drugim slajdzie, trzecim slajdzie. Czyli nasze dane przeanalizowane są nie jako pojedyncze dane, tak jak wyszukujemy przy pomocy grafa i dostajemy jakąś informację, tylko dane jakieś ilościowe. To na przykład chcemy wiedzieć, jak liczba requestów zmienia się w przeciągu czasu i chcielibyśmy jeszcze coś więcej dowiedzieć się na temat tego, dlaczego się akurat tak zmieniło, a nie inaczej. Z tego możemy po prostu wyciągnąć te informacje, tworząc jakiś odpowiedni dashboard i dodając może pluginy, to akurat w przypadku Kibany to się nazywa panele. A jak to wygląda? No wygląda to, co? Jest to w pełni customizowane. Nie musimy po prostu przechodzić do pliku konfiguracyjnego, żeby takie coś stworzyć. Możemy sobie to w łatwy sposób wyklikać. Tu akurat tych danych jest bardzo dużo.
łącznie ze zmianą koloru, etc. Ten projekt się bardzo intensywnie rozwija. W momencie, kiedy pisałem tę prezentację, akurat wyszła nowa wersja Kibany i troszeczkę zmodyfikowana pod względem wyglądu i jej obsługi. A to pokazuje dynamikę zmian, jaka występuje w tym projekcie. Dobrze, no. W jaki sposób, no mamy już te trzy technologie, w jaki sposób rozeznamy. Wiemy, jak je po części skonfigurować. To taki szybki overview, jaki sposób, co uzyskaliśmy. Uzyskaliśmy, że na poszczególnych nodach odpalamy sobie proces Logstash. To jest jedna z możliwości. On czyta sobie z pliku i wysyła je bezpośrednio do Elasticsearcha. On sobie indeksuje, a kiedy ona się łączy do Elasticsearcha i wyciąga dane i coś nam mówi więcej tego, co się dzieje. Ale to ma jedną wadę. Łatwo idzie przeciążyć tego Elasticsearcha w momencie, kiedy mamy dużo nodów, które proszą o indeksację danych i to generalnie spowalnia cały nasz flow dokumentów, znaczy cały nasz flow logów, bo Logstash musi czekać, aż Elasticsearch to zindeksuje, Elasticsearch jeszcze ma zapytania, które wysyła do niego Kibana, etc. i błędne koło. Wówczas wprowadzimy drobną poprawkę, żeby wprowadzić warstwę pośrednią, czyli system kolejkowania broker RabbitMQ. Logstash bezpośrednio piszą do RabbitMQ, dostają od razu odpowiedź, że OK, zapisane. A dodatkowy proces Logstasha Consumer, który pobiera te dane z kolejki RabbitMQ i wrzuca do Elasticsearcha. Z zadaną częstotliwością, z zadaną ilością wrzuca do Elasticsearcha, on sobie indeksuje, no i Kibana pobiera te dane. A teraz próbuję coś pokazać. W jaki sposób to wygląda na... Widać coś. Jest to takie spreparowane środowisko, wszystko na jednej maszynie uruchomione. Wszystko uruchomione na jednej maszynie. Na potrzeby stworzyłem taki prosty generator logów. Żadna wielka filozofia, po prostu będzie pisał coś do Access Loga, z którego będą czytały kolejne Logstashe. Pierwszy z nich to jest ten, który odczytuje ten plik Access Loga, Logstash 1. I tak, pobieramy ścieżkę, pobieramy plik, będziemy czytali plik, który generalnie jest jakimś plikiem Access Log L Generator, czyli nie jest bezpośrednio z Nginx-a, tylko po prostu gdzieś tam wrzucony na siłę. I określamy typ. Ten typ możemy później wykorzystać w dalszej obróbce tych danych. W dalszej obróbce w sensie skorzystając z opcji z filtrach i z opcji w outputcie. Możemy dla danego typu tylko wyświetlić te dane, a resztę na przykład nie wyświetlać. Ciekawsze rzeczy się dzieją w filtrze. Tutaj mamy rzeczonego kroka i mamy te informacje, w jaki sposób wygląda nasz log przykładowy. Taka jest, powiedzmy, jakaś skustomizowana na potrzeby tej prezentacji struktura, czyli mamy timestamp w formacie ISO 8601. Nauczyłem się tego, nie pamiętałem tego, na te potrzeby. Następnie mamy adres IP klienta, jakiś bhost, HTTP status 503, że coś jest nie tak, jakiś request, metody tego requestu, czyli post, URI. 934 to akurat jest liczba bajtów związana z tym postem, 0655 po tym czasie backend, a serwer odpowiedział więc tylko. Żeby to ubrać, groka, jeszcze tego timestampa, później IP klienta, czyli nie stosujemy już tego, że tam na początku musi być od 0 do 255, musi być to taki, a nie inny przełącznik. Czyli już mamy z góry określone, że IP ma wyglądać w ten sposób. To jest przewaga kroka. Następnie host mamy już definiowany. Wiemy, że tam mogą być kropki. Number, no to HTTP status to nic innego jak po prostu cyfra. Metoda to po prostu słowo. Request to jest URI. Number, no liczba bajtów to nic innego jak jakaś cyfra. I number duration. Tutaj jest wprowadzana taka sztuczna. Na sztuczne pole jest wprowadzane, gdyż na przykład mamy, jeżeli mamy serwer WWW,
I ta nasza strona jest na przykład wielojęzyczna, to na przykład wiadomości w języku polskim to wiadomości, a w języku angielskim to news. No jeżeli chcemy po prostu w jakiś sposób zgrupować, że requesty wiadomości i news to jest de facto to samo, tylko że wyświetlane w innym języku, dodajemy sztuczne pole i te sztuczne pole to jest kategoria. Tutaj dodajemy requesta, if request, czyli to co wcześniej ustaliliśmy, że jest requestem. No jest wiadomości, to wówczas dodaj kategorię wiadomości. Tak, żeby po prostu można było w łatwy sposób zobaczyć, co de facto w przypadku problemów, gdzie wzrosła liczba requestów i co może generować nam problemy. Możemy w łatwy sposób skategoryzować te nasze requesty. Następnie mamy to pole mutate, czyli te dane, które wyciągnęliśmy z Broka, musimy w jakiś sposób zamapować do Elasticsearcha. Do tego służy filtr mutate. On konwertuje nam, że to wszystko, co jest w bytes, ma być traktowane jako integer, a co jest duration, ma być jako float. Bo mieliśmy tam z taką rozdzielczością zbierane te dane. I co robimy? Wysyłamy do tego rabbit MQ. Jak widać, instalacja jest jak najbardziej typowa, jeszcze hasło i użytkownik niezmienione, czyli guest. Wysyłamy nie bezpośrednio do kolejki, tylko wysyłamy do exchange key. Akurat to jest task, który i tak de facto trafi do kolejki task. I chcemy, żeby te dane po prostu nie miały żadnego TTR-a i były cały czas w momencie, kiedy na przykład proces log starszy drugi przestał działać, to jak on się wzbudzi, to wówczas, żeby przeczytał te dane i zaindeksował je raz w Elasticsearchu. Tak, żeby sprawdzić, żeby, czy to faktycznie działa, no to wrzućmy jeszcze na standardowy punkt w JSON-ie, tak żeby zobaczyć, czy te dane są faktycznie w jakiś sposób ustrukturyzowane, a nie tylko jedna linia, ta sama linia, która jest w access log. Drugi log stash jest jeszcze prostszy. W zasadzie czytamy z RabbitMQ, łączymy się już bezpośrednio do kolejki task. Łączymy się tym samym użytkownikiem i wyrzucamy je do Elasticsearcha. Generalnie kiedyś projekt Logstash, nie wiem czy akurat jeszcze teraz, miał to przez budowanego Elasticsearcha, budowano Kibana. On w zasadzie ewaluował do tego, co jest teraz, czyli współpracuje bezpośrednio z Kibaną i Kibana to jest osobny twór. Wcześniej to było tak, że można było tutaj skorzystać z outputu bezpośrednio do Elasticsearcha, który był wbudowany w tego Java, którego ściągnęliśmy z Logstasha. Dlatego nie trzeba było tutaj łączyć się do Elasticsearcha, który jest osobną instancją. Czyli tak to wygląda. A w jaki sposób to uruchomić? Jak to w Javie? No niestety trochę trwa. I ten już wystartował, ten jeszcze nie. Podajmy tylko ścieżkę do plików konfiguracyjnych. W zasadzie do tego się sprowadza. Włączę na chwilę ten generator. On to sobie tam coś wypluwa. Ten faktycznie już zaczął czytać z tego pliku. Dane ładnie nam pogrupował. Tu timestamp, metoda, request, etc., etc. Teraz trzeba uwierzyć na słowo, że ten drugi zaczyna czytać z tego, co ten pierwszy wrzucił do RabbitMQ. Trzeba trochę odciążyć tego laptopa. Włączę ten generator, albo inaczej. Żeby trochę tych danych urozmaicić. Trochę szybciej niech się generują. Dobra, czyli mamy coś już zebrane. Logstash widzę, że działa. Mamy też rzeczony interfejs Kibany. Spreparowane na potrzeby tej konkretnej prezentacji. W jaki sposób to funkcjonuje? No, skonfigurowaliśmy, że tego Kibany, że ma się łączyć z localhostem i ma łączyć się z indeksem example HTTP. Wybieramy sobie przedział czasu, który nas interesuje. 5 minut. W przeciągu 5 minut, jak widać, w taki sposób na wykresie kształtowała się liczba requestów. Tu akurat była ta przerwa, gdzie przełączałem ten generator i zwiększałem częstotliwość. Akurat tutaj ta liczba wzrosła. Tutaj mamy te dane w sposób taki stabilaryzowany. Możemy sobie wyciągać poszczególne pola.
Możemy te dane przesuwać, sortować. Akurat posortowane są po timestampie. A to nie byłaby żadna filozofia, gdybyśmy mieli coś takiego. Możemy dodać taki panel, który nazywa się terms. Możemy grupować te dane. Tak jak wcześniej mówiłem, stworzono sztuczne pole kategorii. Według tych danych, które zapodałem z tego generatora, liczba requestów do form była następująca. Tyle, następnie wiadomości, na sam koniec strona główna. W taki sposób kształtowały się requesty, jeżeli chodzi o adresy IP. Te wszystkie dane oczywiście możemy sobie przeszukiwać. Na przykład interesuje nas ich host. Jak widać, działa to bardzo szybko, ale zmieniła się liczba requestów. Zmalała po prostu, bo interesują nas tylko dane do requesty tylko dla Wichosta, Wichost i jeden lokal. Te same dane trafiły też tutaj, liczba się zmniejszyła. Tutaj mamy też Wichost i jeden tylko lokal. Możemy oczywiście te dane sobie jeszcze na wykresie zbliżyć. W większym powiększeniu tak to wyglądało. Tutaj mamy filtry, które akurat zastosował. Akurat tylko z jednym włączony na razie filtr, bo z tego też zrezygnowałem. O, dane znowu wzrosły. Czyli to, co mieliśmy przed chwileczką. Możemy na przykład sobie wyszukać wszystkie requesty, które trwały od 5 do 10 sekund i dotyczyły metody postu. Jak widać, trafione. Te requesty akurat faktycznie są między 5 a 10 sekund i dotyczyły metody post, którą wysłaliśmy. Ale co gdybyśmy chcieli załóżmy nanieść na wykres. Nasze dane HTTP status, no, przewaga dwusetek, to z reguły tak bywa, no, każdemu życzę. To nas średnio interesuje, ale zobaczmy, jak pozostałe się kształtują requesty. Na wykresie tego historia możemy zauważyć, że to jest całość, wszystkie requesty, a w jaki sposób kształtują się requesty. Pozostałe, czyli 503, 404, 403. Każdą z tych rzeczy możemy w jakiś sposób customizować, czyli możemy wybrać queries, które ma akurat ten wykres obsługiwać. Możemy sobie wybrać, że on ma tylko obsługiwać 503. Odhaczę wszystkie. Ma tylko 503 i wszystkie, tak żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda na 503. Jak widać, akurat tutaj taką częstotliwością są zbierane, jaką są. Jest zdecydowanie ich mniej, ale tych jest tutaj więcej, także no, musiałbym mieć jakiś konkretny wolumen ruchu, żeby ten wykres po prostu ciekawie się kształtował. Także jest to w pełni customizowane. Ten profil możemy sobie zapisać. Ten profil to jest z innego jak JSON, czyli możemy sobie go załadować gdzieś na dysk, wrzucić gdzieś na inny serwer, udostępnić, skonfigurować. Konfiguracja polega na dawaniu kolejnych wierszy. Kolejnych wierszy. Te wiersze po prostu do tych wierszy przypinamy odpowiednie kontrolki, czyli tak zwane panele. Tych paneli jest tyle, łącznie z czymś takim jak mapa. Bo Elasticsearch wspiera też takie zmienne jak zmienne szerokość i długość geograficzną, czyli jeżeli bylibyśmy w stanie określić adres IP, z którego byśmy dostali dane długość i szerokość geograficzną, moglibyśmy te requesty rozrzucić jeszcze na mapę. Akurat tych danych tutaj nie ma. Czyli wykresy kołowe. Można, powiedzmy, wzorować to w jakiś sposób na arkuszko kalkulacyjnym. Podobną funkcjonalność osiągniemy, tylko dla zdecydowanie większego wolumenu ruchu i co najważniejsze in real time. Czyli możemy w jakiś sposób ilościowo ocenić, co z naszą infrastrukturą się dzieje nie tak. Często tutaj z reguły leży problem.
Czyli jeżeli coś nie działa, to liczba requestów z danego adresu IP przekracza jakąś wartość, a dana powiedzmy strona nie jest zoptymalizowana i wówczas wszystko zaczyna siadać. Także w ten łatwy sposób możemy stwierdzić, co de facto jest nie tak. Kontynuując dalej temat prezentacji. Dobrze, no ale jesteśmy administratorami i przeglądanie tych dashboardów, mimo że one są takie ładne, to nie jest za fajne na dłuższą metę. Możemy ich stworzyć bardzo dużo, ale im więcej stworzymy, tym czasem będziemy je mniej oglądać. A co gdybyśmy zastosowali zaprzęgi do pracy tych zwierzaków, czyli tutaj akurat Perla i Pythona, w szczególności Perla, bo tego jest mi bliżej, ten jest mi bliżej. Jeżeli chodzi o Perla, mamy bibliotekę, jeżeli chodzi o Pythona, częściej wspieramy i ma trochę tego więcej. Czyli możemy sobie w łatwy sposób dostać się do tych danych, wyszukać te dane, załóżmy, znaleźć informacje, które nie powinny się znaleźć, albo o których powinniśmy być powiadomieni. Załóżmy, że liczba requestów z danego adresu IP wzrosła o 50%. No jest to coś niepokojącego. Albo liczba requestów do konkretnych adresów URL wzrasta. No, albo liczba requestów, czas odpowiedzi backendów, to też jest bardzo istotne, zaczyna wzrastać po na przykład bildzie. Okazuje się, że coś zostało przeoczone i w łatwy i szybki sposób możemy dostać o tym powiadomieni. Do tego oczywiście zapinamy do Nagiosa i dostajemy od razu powiadomienia. Nie musimy przegrzebywać się przez całe logi i po prostu interfejsem białkowym szukać jakichś patternów w tym, że coś może akurat wychwycimy, że coś się dzieje. Tak, tu akurat mamy narzędzie i to narzędzie całkiem nieźle się sprawdza. Uwagi co do tego wszystkiego. To Java, czyli musimy obserwować zużycie pamięci. W szczególności dzieje się to w momencie, kiedy puszczamy zapytania, które dotyczą indeksów, które już są, powiedzmy, nie akurat nie znajdują się w pamięci, trzeba je odczytać. Albo tych danych, albo nie daj Boże, puścimy coś takiego jak Faceted Search po requestie URI. Czyli Faceted Search w nomenklaturze Elasticsearch to jest coś takiego jak Group by SQL. Czyli grupujemy po requestach. Tych requestów jest przecież całe mnóstwo. Wystarczy dodać jakieś google'owskie click ID i request się już jest unikatowy i już potem zaczyna sortować. W łatwy sposób gdzie położyć cały klaster Elasticsearcha, gdy po prostu nieumiejętnie zastosujemy. Nie ma autoryzacji, to nie jest SQL. Musimy sami się zadbać o to, żeby po prostu no, nic tam złego się tam nie stało, żeby ktoś po prostu nie puścił delete'a po całym indeksie. Kibana tak samo nie ma, czyli musimy wystawić to powiedzmy za proxy albo ze serwerem www i tam autoryzację. Używajmy repliki. Kilka razy zdarzyło mi się nie użyć repliki, no bo w końcu to tylko dodatkowe miejsce, a tego miejsca za dużo to nie ma. Udało się wyłożyć ten indeks. Kilka takich zapytań i generalnie skończyło się na tym, że trzeba było go po prostu skasować. Trzymajmy te logi, ale trzymajmy też gdzieś indziej. To nie jest miejsce, gdzie po prostu te logi mają być składowane. To jest tylko informacja o tym, że te logi będą tam analizowane. Z jakąś retencją te logi muszą stamtąd zostać usunięte. Jeżeli je usuwamy, to one nie zwalniają miejsca. Musimy po prostu puścić jeszcze zapytanie, które wyczyści faktycznie ich z dysku, tak żeby nie zajmowały nam miejsca. A te logi gdzieś trzymajmy, no one są dla nas istotne. To jest tylko narzędzie do analizy ich. Przy okazji. Czy można jeszcze inaczej? Można. Można to wszystko ubrać w Greyloga. Jest takie narzędzie, to niby jest Splunk Killer, ale to taki Splunk Killer. Trochę średnio to wyszło. Jeżeli chodzi o tego Greyloga, wcześniej go używałem, ale trafiłem na pewne ograniczenie. Mianowicie jest to narzędzie bardziej nastawione na to, żeby dane wyszukiwać, niż je analizować. Tak? Ja mam konkretne w firmie, mamy konkretne wymagania, mamy ten serwer www. Tych danych jest bardzo dużo, to jest około 70 milionów z tygodnia. Dlatego w łatwy sposób je analizować i mam je konkretne dane, ustrukturyzowane. Jeżeli w przypadku Greyloga, to mamy dostęp do tych danych, możemy je łatwo wyszukiwać, ale nie mamy dostępu do takiej analizy ilościowej, to jest dla nas istotne. Dlatego pierwszy taki zamysł to było zainstalowanie Greyloga, on rzeczywiście trafił, ale z tych, a nie innych powodów, no on sam sobie jeszcze siedzi, ale bardziej właśnie ten tandem, Elasticsearch, Elasticsearch i Kibana króluje teraz. No i tym sposobem dojechałem do ostatniego slajdu, czy są jakieś pytania?